Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy nowy rok, więc pomyślałem, że przydałby się taki odcinek, który podsumuje poprzedni rok, moje osiągnięcia, zasięgi oraz plany na przyszły rok. Wam, moi widzowie, chciałbym serdecznie podziękować tym w UK oraz w Polsce, że byliście ze mną na Instagramie, Facebooku i YouTubie. Wspieraliście mnie komentarzami, łapkami w górę. To się przełożyło na to, że w tym roku dobiłem 10 tysięcy na Instagramie. To jest dla mnie wielkim wyczynem, ponieważ nie promuję swoich zdjęć płatnymi promocjami oraz nie kupuję followersów. Wydaje mi się, że to jest strata pieniędzy, ponieważ kto lubi Twoje zdjęcia, ten po prostu je lubi, no i zasubskrybuje, aby być z tym na bieżąco. Facebook żyje swoim życiem. Jest to dobre narzędzie do komunikacji z Wami oraz zaproszenia na kolejny odcinek na moim kanale. YouTube rządzi się swoimi prawami i sami widzicie, oglądając filmy, że ciężko jest przytrzymać widza dłużej niż 10 minut. Szczególnie jeśli chodzi o fotografię przyrodniczą, więc jest to pełen challenge, aby tworzyć dla Was ciekawe i motywujące filmy. Myślę nad tym, aby zacząć fotografować patologię w parku. Podobno to się super klika i ogląda, zamiast podziwiać piękno natury. Co do osiągnięć, jak wcześniej wspominałem, Instagram, 10 tysięcy followersów. Potem pokazał się kalendarz z Richmond Park. To jest kalendarz 2021 i jak widzicie, na głównej stronce jest moja fotka, drugi raz z rzędu. W tym roku nie uraczycie, ponieważ nie wysłałem tam żadnego zdjęcia. Tym razem pomagam Wimbledon Common i tam moje zdjęcia lądują i zarząd tego parku właśnie używa ich do promocji Twojej strony. W przyszłości, jeśli chcielibyście kupić taki kalendarz i wspomóc charity w Richmond Parku, które zbiera pieniądze na renowację oraz ochronę przyrody, w tym jeleni oraz innych zwierząt, które znajdują się w tym parku, zachęcam Was, wybierzcie się na piękny spacer w Londynie, w Richmond Park lub zamówcie taki kalendarz na stronce, którą znajdziecie pod tym filmem. Skoro jesteśmy przy kalendarzach i wytrzymałeś do tego momentu, jesteś moim wiernym widzem, wielkim fanem, mam dla Ciebie prezent w postaci tego oto kalendarza. 2022 rok. Zdjęcia są mojego autorstwa. Jedyne co musicie zrobić, to jest taki konkurs. Zostawcie komentarz pod tym filmem. Powiedzcie mi, dlaczego właśnie Ty chciałbyś dostać ten kalendarz, a ja po prostu wybiorę najlepszą odpowiedź, czy to w Polsce, czy w UK. Wyślę Wam taki właśnie oto kalendarz na rok 2022. Jak tam z konkursami? Jak widzicie, tylko jeden, który wygrałem w tym roku, tutaj na tej rosyjskiej stronce. Pod koniec roku troszeczkę nazbierałem, odłożyłem pieniędzy i zakupiłem sobie takie spacerowe szkiełko, czyli Sigma 150-600 Contemporary, która służy mi dzielnie podczas moich weekendowych wypadów do parku oraz mam nadzieję, że posłuży również dobrze w Polsce, ponieważ po wyjściu Anglii z Unii teraz ciężej jest po prostu przesłać paczkę do Polski, w której to umieszczałem swój equipment. Teraz jest to troszeczkę bardziej utrudnione i moja 500 zabiera dużo cennego miejsca oraz wagi. Tak więc takie szkiełko na hasanie po polskich lasach jak najbardziej mi się przyda. Testy tego szkiełka testowałem podczas rykowiska. Tutaj macie link, kliknijcie i są filmy, jak to szkło zachowuje się podczas wszelakich warunków atmosferycznych oraz w tym filmiku macie też więcej informacji odnośnie tego szkła. Co najbardziej mnie zdziwiło lub uradowało w tym roku też, nawiązałem współpracę z taką pewną angielską firmą Homebeard. Poprosili mnie o promowanie ich karmnika dla ptaków. Tak więc, jeśli ktoś z Was lubi dokarmiać ptaszki na swoim oknie, dajcie mi znać na Messengerze, a załatwię zniżkę na ten oto właśnie karmnik.
którego możecie kupić na Amazonie z całkiem fajną zniżką. Nie jest to tani produkt, ale ładnie prezentuje się na oknie, no i spełnia swoje zadanie. Odnośnie mojego kanału, zauważyłem, że strasznie dużo ludzi ogląda recenzje produktów, takich jak obiektyw lub ubrania, ciuchy. W moim arsenale ciuchów znajduje się kilka nowych kolekcji kamuflażu oraz marek, które naprawdę są nie za drogie, o których chciałbym też nakręcić parę odcinków i Wam przedstawić to, co zakupiłem i jak to się sprawdza w terenie. Żadnej większej wyprawy nie planuję, ponieważ jak sami wiecie, mamy Dawida, który tutaj rozdaje karty i jest ciężko cokolwiek zaplanować, ale jeśli jakaś wycieczka się napatoczy, nie omieszkam zrobić tego materiału i zobaczycie to w moich patrolach fotograficznych. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim, że byliście ze mną i jesteście nadal w 2022 roku. Życzę Wam dużo zdrowia i udanych kadrów. I do następnego odcinka. See ya!